Dzień dobry. Hello, hello! Jest niedziela, wcześnie rano. Zwiedzamy z Ulą świat. Wstałem dzisiaj bardzo, bardzo wcześnie, ponieważ po pierwsze czuję się lepiej niż wczoraj. Po drugie, skutkę. W Las Vegas w tym tygodniu odbywała się konferencja AWS Reinvent i było tam bardzo dużo fajnych prezentacji, które staram się nadrabiać w każdej wolnej chwili. A jak pewnie wiesz, wolne chwile jako tata, mąż i człowiek, który pracuje na etacie i wykonuje parę innych rzeczy, plus robi YouTube, nie jest zbyt prostym zadaniem, więc niedziela o 5:30 jest bardzo dobrym czasem, prawda? Żeby robić to, na co się ma ochotę. I już o tym mówiłem kilka razy, najlepszy sposób, żeby sprawdzić, co jest twoją pasją, to obudź się w niedzielę o 5:30 z rana i zobacz, co będziesz robić. Spanie nie wchodzi w grę, ale coś innego. Tak. Tak więc Ewelina z Piotrkiem poszli do kościoła, a my z racji tego, że jesteśmy z Ulą smarkaczami, zostaliśmy w domu i przyrządziłem śniadanie, takie, na które mnie stać, które umiem robić, czyli dla siebie zrobiłem kawę, a dla Uli zrobiłem bułkę z wodą. Rodzina już wróciła, więc czas na trochę pracy. Tak więc budżet zrobiony i teraz idziemy z Piotkiem na crossfit. Będziemy ćwiczyć. Czy on będzie ćwiczyć, ja będę patrzył. Taki jest plan. Więc budżet bardzo dobrze się udał. Parę dni troszeczkę się opóźnił, bo miałem go zrobić 3 dni temu. Ale już jest gotowy. Zapiął się bardzo ładnie. Więc grudzień do przodu. Crossfit udany i teraz się zbieramy, bo jedziemy odwiedzić dość interesujących ludzi. A nawet gdybym mógł użyć innych słów, bardzo interesujących ludzi. Warszawa jest ogólnie pięknym miastem pod warunkiem, że trzeba w nim jeździć samochodem, więc dzisiaj jest niedziela i przyjechaliśmy do centrum. Jedyne miejsce, gdzie znaleźliśmy parking, to jest na parkingu strzeżonym, za słupem. Żeby nie było, nie ma nigdzie więcej miejsc w Warszawie dzisiaj. Nigdzie. Jakieś wydarzenia się dzieją i wszystkie parkingi są zajęte. Wszystkie, co do jednego. Jedyne miejsce jest tutaj, za słupem. Zawitaliśmy do Kamila Ineski, jak zawsze, na pierwszy raz. Kamil, co to jest? Konsola do gier. Gaz. To jest moja najstarsza konsola. Ona jest z 78 roku. I działa do dziś, nie? Tak. Ale trzymam ją w takim pudełku, żeby tak powiem w tym stanie się zachowała jeszcze, nie? Jak najdłużej. To jest Atari 65XE. 8-bitowy komputer, bardzo dobry. Też działa do dziś. Tu jest moja kolekcja gier Atari. I tu 450 w jednym, to też takie tam składanki. A są dwa najpopularniejsze, takie najbardziej kultowe kartridże. Patrzę, tak zrobić, patrz. Pa! Takie pa, pa. Wideo, pa, pa. Pa, pa. Planowaliśmy zjeść obiad w formie kebaba,
ale postanowiliśmy zrobić coś lepszego dla nas i zjeść obiad w zdrowym miejscu. Dzień się powoli kończy. Dzisiaj nie mieliśmy żadnego głównego tematu, natomiast tak sobie pomyślałem, że dobrze byłoby w tym czasie, gdy nie mam głównego tematu odcinka, podzielić się z tobą jakimiś ciekawymi rzeczami, które udało mi się znaleźć. Więc rzecz pierwsza to podcast o produktywności z Michałem Śliwińskim, robiony przez Maćka Nisterowicza jako DevTalk. Naprawdę genialny podcast. Polecam posłuchać wszystkim, a szczególnie tym osobom, które pracują ciężko przez 5 dni w tygodniu, aby usłyszeć na przykład, dlaczego Michał Śliwiński robi swoim pracownikom piątek prawie wolny. Bardzo ciekawy podcast i ekstremalnie wartościowe informacje. Rzecz druga to coś, co się nazywa Bullet Journal i to jest sposób robienia notatek. Wystarczy wejść na YouTube'a, wpisać Bullet Journal albo wpisać w Google Bullet Journal i coś się znajdzie. I to jest bardzo ciekawy, interesujący sposób robienia notatek, który właśnie testuję. Więc zachęcam bardzo do obejrzenia przynajmniej wideo, bo bardzo fajnie pokazuje, jak za pomocą jednego notesa i specjalnego oznakowania można wpisywać zadania, terminy, notatki i wszystko ładnie przekładać między dniami i miesiącami. Naprawdę rewelacja. Więc bardzo polecam Bullet Journal. I to było na tyle. Życzę ci najlepszego tygodnia w twoim życiu.